21 kolejka trzeciej ligi grupy drugiej, hitowe spotkanie tej serii gier Elana Toruń kontra Świt Skolwin, czwarta drużyna ligowej tabeli kontra wicelider Żulpo, Kacper Wojdak, Adam Ładziak, Miłosz Kraśnie, Francisco Plazas, Fernandez, Michał Szczyrba, Sebastian Rak, Hubert Antkowiak. Wiosny pojawiły się takie głosy, że jeszcze nie wszystko stracone, że wprawdzie to jest aż 16 punktów, no ale nie takie rzeczy futbol widział. Pierwszy gwizdek arbitra, no i zawodnicy Świtu Skolwin. Pierwsze zagranie w prawy sektor boiska, ale w lewej stronie szansa dla Elany. Jest dobry obieg, dośrodkowanie w pole karne i nie ma strzału. Będzie jeszcze rzut rożny, ale w polu karnym. 8 minuta, jak teraz będzie wyglądał ten stały fragment gry. Znów ta piłka nieźle szybuje i jest strzał, ale obok bramki, tylko pola karnego. Teraz dobre zagranie za plecy obrońców, będzie szansa dla Elany, uderzenie, nie ma gola, ale ta piłka w kierunku Matusza Marcina naprawdę, naprawdę znakomita. Jeszcze będzie rzut rożny, bo była tutaj w tej sytuacji interwencja. Dobrze opanował sobie piłkę, choć nieco się wyrzucił Słowak. Był Jakub Pawlicki, bo na 25 meczu jest ustawiony jeden z zawodników Elany. Dostrzegam teraz z naszego stanowiska, który to z nich. Dośrodkowanie na niezłej wysokości. Czy będzie uderzenie? Jeszcze próba, ale zdaje się, że arbiter coś tutaj pokazuje. Nie, z zawodnikami tonujących nastroje. No i czekamy, co to będzie po przerwie. No dobrze by nam zrobiła szybko strzelona bramka przez Elanę albo Świt, żeby tu nam się element ryzyka pojawił. No bo sporo tych zawodników Elany przy stałych fragmentach. Teraz dobrze zagrał Kryszak, okazja w polu karnym! Jeszcze dogranie przed bramkę, ale kończy się to interwencją Matłoki. Uderzenie ponad poprzeczką, notujemy. Pierwszy strzał w ekipie Świtu Skolwin, ale nie. Teraz wreszcie po tym dorzuceniu w pole karne był jeszcze kontakt z zawodnikiem Elany Nagamatsu. Jaka będzie teraz decyzja sędziego? To jest druga żółta kartka dla Łukasza Furtaka. W dziesiątkę będzie kończyć ekipa Elany. Czy dobrze tutaj wszystko przeanalizowałem? Tak jest! Czerwona kartka, wygrał walkę o pozycję Nagamatsu. No i uznał w tej sytuacji arbiter, że miałby dobrą sytuację i dlatego w konsekwencji drugiej żółtej kartki Łukasz Furtak musi opuścić boisko. Od drużyny z Torunia. Nagórski, dochodząca piłka! Haluch! Nawet to chyba umieścimy w rubryce strzałów, tak mi się wydaje. To nasza najwyższa klasa rozgrywkowa, ekstraklasa, słynie z tak zwanych centrostrzałów. No i tutaj coś na podobę widzieliśmy, bo ta piłka zmierzała do bramki, czy też tuż obok. Chyba jednak tuż obok. Rozpatrujemy. No jest to znakomita okazja, 20 kilka metrów do bramki. Krawiec strzela i gol! 1-0 prowadzi Świt Skolwin. Fantastyczne uderzenie rezerwowego gości. No i mają to, czego chcieli, a więc prowadzenie na trudnym terenie. Zawodnicy Świtu bezradny w tej sytuacji, Artur Haluch. Ogromna radość w ekipie Świtu. Nie szło bardzo długo, no aż w końcu potrzeba było impulsu z ławki rezerwowych. 9 trafienie w tym sezonie Pawła Krawca. Z ławki chce wpuścić trener Karkowski. Teraz uderzenie z dystansu, będzie okazja! Ale nie trafił w tej sytuacji Szymon Kapelusz. Ryko cofać na środek, ale już przesunął się jeden z jego partnerów i kontra ekipy Świtu. Bill, cały czas on, uderzenie! Broni Haluch. Dobra próba ze strony stopera Świtu, a Świeciński. Daleko wybita piłka, powalczy o nią Sapeło. Haluch. I teraz arbiter kończy to spotkanie. Wielka radość w obozie Świtu Skolwin. 1-0 wygrywa drużyna ze Szczecina po bramce Pawła Krawca. 70. minuta spotkania. Wówczas trafił fenomenalnie z rzutu wolnego. To jest ozdoba tego spotkania. Znów bardzo